Siemandero, moi drodzy. Teraz uwaga, bo to jest mój prapradziadek. Prapradziadek, który tak samo zresztą jak ja, miał na imię Michał. Charaktery chyba też mieliśmy podobne, bo jedyne co o nim wiem, to że pracował u barona Goetza w Brzesku, Okocimiu, jednak pewnego dnia baron stwierdził, że dziadek wykonał jakąś pracę źle. Dziadek twierdził, że wykonał ją stuprocentowo dobrze i że nie będzie pracował u kogoś, kto go niesłusznie oskarża, więc pierdolnął, drzwiami się skończyło. I teraz tak patrzę od kilku dni na to zdjęcie i zastanawiam się, co mój prapradziadek robił w ogóle w życiu. To jest niesamowicie ciekawe. Żył prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku. Były zupełnie inne czasy. No ale patrząc na ten wąs... Prawdopodobnie miał powodzenie u wielu dzierlatek lub miejscowych dam. Albo pomyśl sobie, że twojego prapradziadka ktoś w dawnych czasach grubo znieważył. Ale tak do szpiku kości. Powiedział mu, ach, ależ zwać pana osioł, nie masz pan racji. I twój prapradziadek przez kilka minut, palec po palcu, ściągał człowieku jeden po drugim rękawiczkę, tylko po to, żeby po kilku minutach temu dalej stojącemu z nim twarzą w twarz typowi wypłacić tą rękawiczką takiego lechca za zniewagę. I teraz wiesz, ten gość w zasadzie miał dwa wyjścia. Albo mógł się odwrócić i odejść z tego miejsca po prostu, ale byłby wtedy traktowany w całym mieście jako człowiek bez honoru. Albo mógł z twoim dziadkiem podjąć walkę. W pojedynku. Na pistolety na 10 kroków. W ogóle wiesz, pistolety na 10 kroków to było dawniej zajebiste narzędzie do wyjaśnienia, kto ma rację. Ten, kto został zastrzelony i nie żyje, to wiadomo, że wcześniej po prostu nie miał racji. To jest proste i logiczne, nie? W każdym razie wyzwał go na pojedynek na pistolety, ale że prapradziadek był podobno bardzo dobry w tych pojedynkach. Tam mało kto wracał z tego lasu, wszyscy przegrywali, wiesz, nie wiadomo było, o co chodzi, no. Dopiero po latach się okazało, że prapradziadek się odwracał na 8 krok albo ładował ślepaki przeciwnikowi do pistoletu, ale to... To tam akurat taki mały szczegół, wiesz. Ale sytuacja się zakończyła tak, że w końcu ten drugi gość poprosił prapradziadka, że może by się pojedynkowali na szpady w takim razie, ale on nie miał czasu, bo napadał konno na pociągi akurat. Się jakoś tam rozeszło się po kościach. Ale wiecie, no prawdopodobnie ich życie toczyło się podobnym torem co nasze i pewnie robili to samo co i my. Więc jest taka możliwość, że pewnego razu twój prapradziadek, napierdolony jak szpadel, narobił strasznego żwiru na stacji u kolegi. Wiesz, porozpierdalał kredensy i drewutnie, wiesz. I w ogóle historie naszych pokoleń, naszych przodków są bardzo ciekawe, bo mało o nich wiemy. A pomyśl sobie, że być może twój prapradziadek miał prapradziadka, czyli to wszystko zostało w twojej rodzinie. Ty jesteś potomkiem tego chłopa, który w 1410 pod Grunwaldem urwał toporem nogę jakiemuś Niemcowi, na przykład. I teraz zdaj sobie sprawę, że twój przodek, żeby dosięgnąć go tym toporem, musiał stanąć metr od niego i patrzeć mu prosto w oczy. Miał jaja ze stali. A ty jak idziesz ulicą i leci osa, to robisz tak. Hej, o kurwa, osa. Ej, ej, zabij! Wracając do meritum. Mój prapradziadek był prawdopodobnie normalnym, aczkolwiek szanowanym bardzo człowiekiem. Natomiast wyobraź sobie, że ja w jeden dzień miałbym mu wytłumaczyć teraz dzisiejszy świat. Normalnie, wiesz o co chodzi. Tą gałką biegasz, a tym strzelasz. I rozumiesz? I ona się kręci na tej rurze. W samych stringach. Jak to są stringi? Są takie... Wycięte pantalony! Piszesz jej SMS-a, w sensie taki list i ty jej to wysyłasz, a ona od razu ma to u siebie, rozumiesz? Nie no, ale jak ty chcesz tu nakleić znaczek? Ale kto? Ta po prawej? To też jest gwiazda. Nie, ona akurat wykonała fellatio kilku członkom orkiestry po koncercie w Filharmonii? No, jak widzisz mnie w wizjerze, to kliknij na duży przycisk i wtedy zrobi mi zdjęcie. Jak powiem trzy, to obaj musimy zrobić dzióbek. A teraz ci pokażę, jak się pali gumę pod remizą. Wiesz, a ona mi na to, że nic nie schudła, a przecież przestała jeść po 18. Wiem, że nic nie widzisz, ale jakby nas zatrzymali, to mów, że jedziemy na zakupy.